Witajcie po zimowej wegetacji, witajcie w pierwszym w tymże sezonie, w tym roku filmie rowerowym. Dzisiaj taka przejażdżka po obiedzie, żeby się rozruszać, złapać kondycję, nowe pomysły wymyśleć na rower. Także zapraszam do oglądania, do subskrybowania. Dzięki. Oglądamy dalej. 17 lutego, godzina około w pół do pierwszej. Na dworze jakieś 13-14 stopni. Mam pewien pomysł na jazdę dzisiaj jednak, ale zdradzę Wam go później. Naprawdę fajna, już taka powiedzmy wiosenna, jednak brak tej pięknej wiosennej zieleni i tego bardziej ciepłego takiego słoneczka. Właśnie, ten mój pomysł na dzisiejszy film, to w tamtym roku prawdopodobnie w Oświęcimiu został otwarty Park Pojednania Narodów w okolicach Kamieńca, więc po prostu jadę to sprawdzić, bo po grafikach w internecie widziałem, że to miejsce jest ciekawe i godne zobaczenia, więc jedziemy tam. Powoli oświęcimskimi ścieżkami zbliżamy się do miejsca docelowego, czyli Parku Pojednania Narodów. Zobaczymy, co to będzie. Dobrze znane Państwowa Straż Pożarna w Oświęcimiu. Trzy obwodnicy, ścieżka rowerowa tak samo. Piękna pogoda, naprawdę piękna. Żal by było nie iść i nie pojeździć dzisiaj. Bliżej celu, jednak podłoże jeszcze nie wyschło tak dokładnie, jest błotniście, mokro, nie mam zamiaru jechać szybko, żeby się cały schlapać. O, jeszcze śladowe ilości brudnego śniegu, a nawet i coś zamarznięte po mojej prawej. Ale breja. Ło matko. Tu spodziewać po roztopach. I śnieg. Miał być park, a nie ma kompletnie nic. Bynajmniej nie widzę nic, żeby się tutaj coś zmieniło, oprócz tej ścieżki, którą jadę. Obszar to Park Pojednania Narodów ma być, ponoć. Jak na razie kilka ścieżek, ławek i nic poza tym. Szału nie ma. Mogę tu przyjechać ewentualnie jeszcze w lecie, jak będzie troszeczkę bardziej sucho i podłoże będzie twardsze. Jazda po tym kamieniu jest naprawdę nieciekawa teraz. Bardzo grząsko. A ja stąd wrócę już sobie główną drogą. Zaoszczędzę sobie tego błota i wszystkiego przy okazji. No ale cóż, nie pojechałbym, nie zobaczyłbym. W lecie tu przyjadę, będzie dużo ładniej, bo będzie zielono. Więc tak, Park Pojednania Narodów okazał się być jeszcze niedokończoną inwestycją według mnie. Warto to będzie sprawdzić w okresie letnim. Tak jak wspomniałem, jak się zazieleni, to pewnie tam będzie zdecydowanie ładniej. A teraz powoli wracam do domu. Jak na dzisiaj około 20 km pewnie wystarczy na pierwszy raz. Dzięki za oglądanie filmu,
za komentarze, subskrypcje, łapki w górę, łapki w dół. Nowych ścieżek rowerowych, która prowadzi od właśnie Kamieńca w stronę Kastoramy w Oświęcimiu i łączy się ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż obwodnicy Oświęcimia. Taka pętelka, powrót znowuż obwodnicą Oświęcimia, to znaczy ścieżką, i powolutku do domu. Mały odpoczynek, na chwilę trzeba się zatrzymać, porozglądać stare miejsca jak świat. Przejeżdżałem tędy tysiące razy już, pewnie widzieliście je na filmie, ale syf niesamowity. Naprawdę przefantastyczna pogoda dzisiaj na rower. Bezwietrznie, ciepło, w miarę ciepło, słonecznie. Rower i ten szum opon.